Ledwie ogłosili powstanie filmów o Korze, a tu już skandal. Życiorysem Kory można obdzielić kilka osób. Jest tak barwny, że nic dziwnego, że rozpoczęto pracę nad dwoma filmami o wokalistce. I choć właśnie szumnie zapowiedziano oba filmy, twórcy mogą mieć pewien problem. Kora zmarła już prawie 5 lat temu, a wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie i kontrowersje. 22 maja 2023 roku ukazała się biografia artystki autorstwa Katarzyny Kubisiowskiej. Książka się żyje. Kora. Biografia, pełna fotografii, zapisków i nieznanych wcześniej historii z życia wokalistki. Dlatego będzie podstawą do dwóch filmów. Wydawnictwo Znak oraz Atom Grupa podpisały już stosowną umowę. Oczywiście, mamy w głowie własny pomysł na reżysera, a ściśle rzecz ujmując, reżyserkę. Jest to ktoś, kto będzie umiał zbudować mocną, lecz niejednoznaczną postać kobiecą, oddać jej wewnętrzne rozedrganie i sprzeczności. Napisała Kubisiowska na Facebooku, dodając, że chciałaby, aby Korę zagrała nieodkryta jeszcze dla kina aktorka. Współpraca z bliskimi? Sipowiczowie zaprzeczają. Już teraz, we współpracy z autorką i w porozumieniu z bliskimi Kory, rozpoczynamy pracę nad gromadzeniem materiałów do filmu dokumentalnego. W planach mamy także fabułę, autorskie spojrzenie na tę niezwykłą artystkę, mówił podczas wspólnego spotkania w Warszawie w siedzibie firmy Andrzej Muszyński, prezes Atom Grupy. Fani artystki powinni być zachwyceni. Jest jednak jedno ale. Prezes Atom Grupy nieco minął się z prawdą, bo jak się okazuje, bliscy wokalistki nie mieli zielonego pojęcia, że takie filmy powstaną. W porozumieniu z bliskimi Kory. A proszę doprecyzować, o jakich bliskich państwo tu piszą, bo z tego, co wiem, spadkobiercy Kory o tym pomyśle dowiedzieli się z Facebooka, napisała w sieci partnerka Szymona Sipowicza, Katarzyna Zielonka. Także Kamil Sipowicz, ojciec Szymona i wieloletni partner Kory, stwierdził w rozmowie z Plejadą, że nic o tym nie wie. Oby filmu o Korze nie czekał taki los jak filmów o innych gwizdach polskiej estrady, na przykład Wajolecie Wilas, Edycie Górniak czy Beacie Kozidrak. Mimo szumnych zapowiedzi producentów, produkcje te wciąż nie powstały.